cukrzyca uznana została przez WHO chorobą cywilizacyjną. Nie mogło stać się inaczej, skoro od połowy lat 80. liczba zachorowań na tę chorobę wzrosła sześciokrotnie. Na świecie cukrzycę ma 260 milionów ludzi. Są to dane z 2008 roku. Prognozy są znacznie gorsze. Do 2025 roku na tę chorobę zapadnie prawdopodobnie 380 milionów ludzi. Zioła używane są w dwóch celach. Do stabilizacji poziomu cukru we krwi oraz do przeciwdziałania powikłaniom cukrzycowym. Ten drugi cel jest dziś ważniejszy i zioła do tego celu nadają się lepiej. Do stabilizacji poziomu glukozy w surowicy krwi wykorzystywane są najczęściej owocnia fasoli, pobudza ona wydzielanie insuliny z wysp trzustkowych, zwiększa ponadto ilość wydalanego moczu, co ma znaczenie w cukrzycy. Niektórzy autorzy porównują siłę działania jednej filiżanki naparu z surowca z trzema jednostkami insuliny. Liść morwy białej obniża poziom glukozy w surowicy poprzez hamowanie wchłaniania węglowodanów z jelit. Zapobiega także poposiłkowemu wzrostowi poziomu glukozy w surowicy krwi. Liść morwy zwiększa ponadto ilość wydzielanej insuliny. Liść pokrzywy, podobnie jak liść morwy, hamuje wchłanianie się węglowodanów w jelitach i ten mechanizm jest prawdopodobnie odpowiedzialny za jego nieznaczne hipoglikemizujące działanie na organizm. Nie zapominajmy o korzeniu żeńszenia. Jest to surowiec zielacki, który wpływa na metabolizm glukozy poprzez stymulację wydzielania insuliny oraz zwiększenie magazynowania glukozy w postaci glikogenu w wątrobie. Powoduje on także redukcję wchłaniania się glukozy z przewodu pokarmowego do krwi. Z danych naukowych wynika, że odpowiednia dieta stanowi 1/3 wszystkich czynników środowiskowych odpowiedzialnych za powstawanie chorób nowotworowych. Dieta ma wpływ przede wszystkim na początkowy okres rozwoju nowotworów. Jednak pojawia się coraz więcej doniesień o działaniu roślin także w okresie już rozwiniętej choroby. Instytut Żywności i Żywienia w publikacji Nowotwory złośliwe i jak zmniejszyć ryzyko zachorowania autorstwa profesora Mirosława Jarosza określił najważniejsze czynniki żywieniowe zmniejszające ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych. Działania takie wykazują niektóre rośliny. Zmniejszają one częstotliwość występowania mutacji, które mają prowadzić do powstania raka. Jeśli jednak zmiany nowotworowe już się pojawią, to hamują ich rozwój. Antymutagenne własności aronii wykazano w badaniach naukowych. Zbadano także preparaty z winogron i borówki czarnej. Wszystkie ekstrakty hamowały wzrost komórek nowotworowych, ale najsilniejszy okazał się ekstrakt z owoców aronii. Przetestowano ekstrakty z borówki amerykańskiej, borówki czarnej, żurawiny, owoców czarnego bzu, truskawek. Każdy z ekstraktów jagodowych hamował wytwarzanie przez nowotwory naczyń krwionośnych, co hamowało ich wzrost. Z kolei resweratrol, składnik czerwonego wina, wywoływał śmierć komórek raka wątroby, a połączenie go z radioterapią sprawiło, że komórki raka trzustki ginęły szybciej niż przy samej radioterapii. Kolejną rośliną o obiecujących właściwościach jest czarnuszka siewna. Udowodniono w badaniach na myszach, że pod jej wpływem guzy nowotworowe trzustki wyraźnie się zmniejszyły w ponad 2/3 przypadków. Czarna huba i Nonotus obligus, a dokładniej wyciąg wodny, hamował wzrost komórek raka wątrobowo-komórkowego. Efekt cytotoksyczny wodnych ekstraktów wykazano na ludzkich komórkach raka szyjki macicy w badaniach in vitro. Stwierdzono, że hamował on wzrost komórek nowotworowych. Otyłość wiąże się nie tylko z niekomfortowym wyglądem, ale także z konkretnymi chorobami, które z niej wynikają. Dlatego redukcja wagi jest potrzebna dla poprawy komfortu psychicznego, ale także dla zachowania zdrowia, bądź też wyleczenia się z niektórych chorób. Aby zredukować masę ciała, pacjentom polecamy modyfikację diety i rozważne dawkowanie wysiłku fizycznego. Rozważne, gdyż nie jest prawdą stwierdzenie, im bardziej się zmęczysz, tym więcej schudniesz. Wysiłek fizyczny powinien być dawkowany jak każdy lek w odpowiedni sposób. Aktywność fizyczna powinna trwać co najmniej 30, a najlepiej 60 minut i powinna wywołać odpowiedni efekt fizjologiczny w naszym organizmie. Ten efekt możemy mierzyć szybkością tętna. I tak w czasie wysiłku fizycznego tętno powinno utrzymywać się na poziomie 65% tętna maksymalnego HR max.
poza wysiłkiem fizycznym zalecamy naszym pacjentom również modyfikację diety.